Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Na początku przepraszam za mój głos, ale niestety chrypka mnie dopadła i coś coraz bardziej atakuje moje gardło. Także przepraszam was, wiem, że mam okropny głos, ale no nic nie poradzę na to w tej chwili. A dzisiaj chciałam was zaprosić na makijaż. Na makijaż, który nosi nazwę taką troszeczkę inną niż zawsze. Jak widzicie, to jest makijaż a la zmalowana. Już wam mówię dlaczego. Jakiś czas temu już zrodził się, ja zawsze takie mam jakieś przebłyski. Nagle wyobrażam sobie jakiś taki makijaż. O, że coś chciałabym połączyć ze złotem, coś z brązem, coś czarnymi odcieniami i widzę ten makijaż na sobie, ale tak się zastanawiam, kurczę, jak to zrobić, żeby on faktycznie wyszedł tak dobrze. I właśnie w ostatnim czasie pomyślałam sobie, że kurczę, fajnie by było dla was zrobić taki makijaż andrzejkowy, który możecie oczywiście przeznaczyć i na Andrzejki, i czy na jakąś inną imprezę, ale taki makijaż, który naprawdę będzie elegancki, który naprawdę wydobędzie taką głębię z oka i naprawdę będzie przepięknie wyglądał, który też nie będzie jakoś bardzo mocno skomplikowany i też chciałam, żebyście miały jakieś takie podobne kolorki u siebie w domu, w kosmetykach, bądź po prostu, żeby to były kolorki takie ogólnodostępne. I po prostu no, czasami jest taka chęć zrobienia makijażu, ale tak naprawdę nagle się zatrzymuje i myślę sobie, kurczę, jak ja to dla was zrobię. No i w ostatnim czasie właśnie zmalowana zrobiła makijaż, który po prostu tak mi się strasznie spodobał. Ja wielbiam takie makijaże, które mam właśnie w tym momencie na oku i taki, który zrobiłam zmalowana i ona była dla mnie inspiracją. Ona mi troszeczkę pomogła właśnie jak połączyć kolorki, jakich kolorków użyć, żeby wydobyć taką głębię, żeby ten kolor wyglądał na bardziej intensywny i żeby to były takie przejścia, bo ja wydaje mi się, że użyłabym jakiegoś szarego koloru i do tego czarnego i to by był mój cały makijaż, a tu zmalowana pokazała, że można użyć bordowego, później czarnego i to tak fantastycznie wygląda na oku. No strasznie mi się spodobał ten makijaż. Próbowałam oczywiście go po swojemu zinterpretować i po swojemu zrobiłam go na swoim oku. Nie wiem, czy wygląda bardzo podobnie, ale na pewno jakieś takie podobne cechy są. Podobnych kolorków użyłam, starałam się robić i też wszystko tak, jak ona tłumaczyła. Ja nie użyłam czarnego linera, nie przyklejałam sztucznych rzęs i nie zużyłam czarnej kredki na linię wodną. Także to są takie różnice. I wydaje mi się, że też u zmalowanej te cienie są mniej tak roztarte. Jakieś takie mam wrażenie, ale no wydajcie znać, co wy myślicie. Ja oczywiście nie chciałabym tutaj dorównywać w żadnym stopniu zdolnościom i talentowi zmalowanej, bo tutaj nie chcę się z tym równać absolutnie, to jest niebo, ziemia. Ale tak starałam się coś zrobić tak po amatorsku dla was, coś co jest na moje siły i mam nadzieję, że to wam się spodoba. Oczywiście jeśli macie chęć zobaczyć, jak wykonałam ten makijaż, to zapraszam do dalszej części filmiku. Filmik zapewne będzie troszeczkę poucinany, wiecie, mam nadzieję, że mocno ta kamera skakać nie będzie, bo niestety strasznie mi dzisiaj Franki przeszkadzał. No kurczę, wczoraj miałam taki dzień fajny, że zrobiłam dla was ten makijaż, ale niestety jedna część tego makijażu się skasowała i dzisiaj zasiadam po raz drugi do kamery i nagrywam dla was ponownie. Także mam nadzieję, że mi to wybaczycie, że to nie będzie bardzo uciążliwe dla oka. I co kochani, jeśli jesteście zainteresowani, to bardzo serdecznie was zapraszam. Listę tutaj tych produktów, które użyłam, znajdziecie na dole. Ja mniej więcej jeszcze mówiłam, co używałam, jeśli chodzi o cienie, jeśli chodzi o produkty. Troszeczkę może mało mówiłam o pędzelkach, ale były to głównie pędzelki z firmy Lenka Cosmetic. Dobra kochani, ja już kończę gadanie, także bardzo serdecznie was zapraszam do oglądania dalszej części. No i dobra kochani, jedziemy z tym koksem po raz drugi, miejmy nadzieję, że tym razem się uda. Jeśli chodzi o moją twarz, ja mam twarz już przygotowaną, na twarzy mam Liren City Matte i Essence z tej Odej do 16 godzin, oba podkłady mieszałam ze sobą, dlatego, że Essence ma większe krycie, a ten Liren też ma fajne krycie, ale oba fajnie wyglądają na mojej buzi, zresztą wydaje mi się, że widać to. Twarzy nie mam zapudrowanej, dlatego, że będę używała cieni ze Slika, a niestety cieni ze Slika mają tendencję te ciemne do osypywania się, więc będę jeszcze czyściła tutaj te strefy. I co dalej? Aha, mam zrobione brwi tym samym co zawsze, czyli Oriflame. No i dobra, i teraz zaczynam makijaż. Sama sobie was przybliżę, nie będę, żebym nie uciekała z kadru, żeby wszystko było dokładnie widać. I tak, na powiekach nie mam nic w tej chwili. Ja użyję bazy i bardzo wam polecam bazę, jeśli macie opadającą powiekę, jeśli macie problemy z tym, żeby cienie u was się utrzymywały przez kilka godzin, żeby się nie rolowały tutaj, nie zbierały w załamaniu. Czasami jest tak, że nawet najlepsze cienie, nawet te cienie z maka zbierają się po prostu tutaj w załamaniu. To jest czasami winą właśnie powieki. Mamy za tłustą powiekę, bądź po prostu opadającą powiekę, gdzie te cienie no, nie utrzymują się najlepiej. Dlatego też polecam używanie takiej bazy. Ja mam bazę z Kaszmira i to jest nie z Kaszmira, tylko Dax Cosmetics Kaszmir. I biorę oczywiście na palce i rozcieram na powiece. Następnie na powiekę w sumie od
połowy powieki tutaj do zewnątrz będę nakładała paint pot z Maka. Jest to taki kolor, jak widzicie, starego złota z delikatnymi takimi refleksami czerwonymi, bordowymi. Wy oczywiście możecie użyć sobie jakiś inny cień w kremie, bądź po prostu bezpośrednio nakładać cień już na nałożoną bazę, bo niekiedy jest tak, że baza podbija nam kolor. Dlaczego nałożyłam najpierw bazę, teraz nakładam paint pot, skoro on też może służyć i pełnić funkcję bazy? A to dlatego, że u mnie niestety on się nie spisuje jako baza i nie utrzymuje mi dobrze cieni, dlatego też użyłam najpierw bazy i nakładam właśnie również paluszkiem ten paint pot, tak jak Wam powiedziałam, tutaj od połowy powieki. Tutaj w wewnętrznym kąciku będzie kolor taki bardziej srebrny, dlatego też myślę, że bez sensu byłoby nakładać złoto, a później srebro. Także ja sobie paluszkiem wklepuję, żeby on miał bardziej intensywny kolor. No i na tak przygotowaną powiekę nakładamy cienie. Po pierwsze, tak jak Wam wspomniałam, od wewnętrznego kącika nałożę taki cień połyskujący, który może się spisać również świetnie w roli rozświetlacza. Jest to esens w numerze 058. Tak on wygląda. Kurczę, teraz będzie mi tu ciężarówka hałasowała, no ludzie. Mam nadzieję, że przynajmniej jest mnie słychać. I taki płaski pędzelek z Lęki Kosmetyki, bo zamkniemy okno, nie? No. Troszkę ciszej. Nie wiem, co mówiłam, ale w każdym razie taki cień, on ma troszeczkę kolor, coś taki a la cappuccino, ale taki jaśniejszy, połyskujący, perłowy. I płaskim pędzelkiem nakładam. Tak to w tej chwili wygląda. I teraz będziemy nakładać drugi cień. Właśnie taki cień, który ma właśnie mi paint pot podbić ten kolor. Nie mogę się wysłowić dzisiaj. Chodzi o to, że właśnie nałożony wcześniej paint pot ma mi podbić kolor tego cienia i jest to Catrice z tej paletki The Berlin Collection w kolorze, już Wam pokazuję, tym. On tutaj w kamerze wygląda na złoty, na żywo wygląda na różowy, a on właśnie ma takie refleksy złote i wygląda przepięknie. I nakładamy na centralną część powieki. No i dobra, kochani, teraz zaczynamy cieniowanie, czyli zaczyna się najtrudniejsza część całego makijażu, ale nie aż tak straszna. I mi najpierw tutaj posłuży taki cień brązowy, taki czekoladowy brąz, ale bardzo jasny, mleczna czekolada, w numerze 357. Ten tutaj teraz mi się przypomniał, że ja Wam napisałam 457, tak ostatnio pod moim filmikiem pomyłka mała. No i zaczynamy, tak jak Wam wspomniałam, cieniowanie. Do tego tutaj mi posłuży mała taka kuleczka, to jest kuleczka, to się nazywa Essence for Beauty, tak się nazywa firma, ja dostałam to z zagranicy, także nie wiem, jaka to jest dokładnie firma i takich informacji Wam udzielić nie mogę. I zaczynamy. Następnym kolorem, jaki użyję, będzie to kolor z paletki Slika Au Naturel. Już Wam pokazuję, będzie to i jest to taki, poczujemy w czasie przeszłym, jest to taki kolor ciemnośliwkowy i szukam takiej mniejszej kuleczki, która mi tutaj świetnie posłuży. To jest ta sama firma, którą przed chwilą No i dobra, kochani, w tym momencie przyszedł czas na coś ciemniejszego. Tutaj najprościej będzie użyć zwykłego czarnego cienia, a również paletka Au Naturel i zwykły matowy czarny cień.
kochani, to wygląda w ten sposób. I ja troszeczkę jeszcze dodam tego bordowego cienia. Ta sama paletka Au Naturel. Nie bordowego, tylko śliwkowego. No i dobra, na razie górną powiekę zostawiamy w spokoju, zajmiemy się dolną. I na dolną powiekę również nakładam ten cień śliwkowy. Kolejnym cieniem, z którego skorzystam, będzie to cień, jest to cień, ten jak widzicie taki brązowy, brokatowy. I nałożę go tym samym pędzelkiem, to jest taki podłużny pędzelek z firmy Lenka Cosmetics. No i to wszystko rozetrzemy ostatnim cieniem, jeśli chodzi o dolną powiekę. Jest to cień z firmy New York Colors, tak on wygląda i mała kuleczka. No i dobra, wracamy z powrotem na górną powiekę. I na górną powiekę nałożymy jeszcze troszeczkę takiego pigmenciku. To jest taki pigment delikatnie z brzoskwiniowym odcieniem. I też jakiś pędzelek tutaj sobie weźmiemy. I w wewnętrznym kąciku damy cień w numerze 393 z Inglota. Zmalowana w swoim makijażu dodała czarną kreskę na linię wodną. Ja tego robić nie będę, dlatego że ja mam ogólnie małe oczy i nie chciałabym ich jeszcze pomniejszać sobie przez makijaż. Taka kredka w kolorze Nude z firmy Oriflame. I oczywiście w tym momencie wytuszuję rzęsy, jak zwykle w samotności i za chwilkę do Was wracam. No i kochani, tuszowanie mamy za sobą. Niestety widziałam, bo w łazience tuszowałam, że strasznie mi się te cienie poosypywały. No jakaś tragedia jest. No ale trudno, oczyścimy teraz sobie szybciutko okolice właśnie pod oczami. Oczywiście zrobimy to, najprościej zrobimy to korektorem. Jeśli chodzi o mój korektor, to jest Bourjois Healthy Mix. I voilà, kochani, makijaż oka mamy skończony. Oczywiście teraz dokończymy twarz. Musimy całość zapudrować, bo niestety, no ja muszę. Mam twarz przepuszczającą się. Najpierw użyję sobie Complexion Perfection od Elfa. Jak widzicie, już tutaj końcówkę mam. Na te strefy, które mniej się u mnie przetłuszczają. I następnie Vipera. No i kochani, teraz zaczynamy oczywiście konturowanie. Ja tutaj się posłużę Catrice Sunglow w numerze 020 Deep Bronze i użyję oczywiście mojego ulubionego pędzelka Maestro w numerze 155. W dzisiejszym makijażu użyję też rozświetlacza, u mnie będzie to Henn i to są takie kuleczki rozświetlające, które dają bardzo subtelny efekt. Jeśli się kiedykolwiek zastanawiałyście, to ja osobiście polecam.
No i dobra, kochani, ostatnim elementem są usta. A ja użyję jasnych kolorków, jak zwykle ja kocham odcienie nude. W dzisiejszym filmie nie będzie ostrzejszej wersji, dzisiaj tylko taka light. I tutaj posłuży mi Catrice 010 Be Natural oraz błyszczyk z Belle Lady Code w numerze 02. No i kochani, mamy gotowy makijaż. Makijaż drugi raz robiony i teraz w tym momencie jestem przekonana, że nie da się chyba zrobić dwóch takich samych, identycznych makijaży, niestety. Ten troszeczkę inaczej mi wyszedł, ale przesłanie jest to samo, chodziło o te same kolorki, są te same kolorki użyte, chodziło o tą samą głębię, o to samo oko, także mam nadzieję, że mimo wszystko makijaż Wam się podoba. Bardzo się starałam, bardzo chciałam, żeby taki makijaż pojawił się na moim kanale, już dawno zrodził się taki pomysł, żeby coś takiego dla Was stworzyć, a zmalowana mi w tym pomogła, jak dokładnie użyć kolorków, żeby to naprawdę fajnie wyglądało, żeby to naprawdę stworzyło taki fajny, romantyczny, nawet mogłabym powiedzieć, makijaż okami. Osobiście bardzo się podoba. A Wy oczywiście dajcie znać, czy Wy takie makijaże lubicie. Bardzo Was przepraszam dzisiaj za moje słownictwo. Mój normalnie nie wiadomo jaki dziwny dzisiaj język, po prostu no nie potrafię się wysłowić. Jakiś mam dół intelektualny. Poza tym piesek mi strasznie dzisiaj przeszkadzał, także filmik na pewno będzie cięty z jednej i z drugiej strony, bo co chwilę coś robił, czego mu nie wolno niestety. No i co kochane, wracając do makijażu, tak to wszystko się prezentuje razem. Mam nadzieję, że któraś z Was użyje tego makijażu na jakąś imprezę, będzie mi niezmiernie miło. Może być to impreza andrzejkowa, tak jak ja przeznaczyłam ten makijaż, może to być jakaś impreza świąteczna, czy sylwester, no po prostu co tam uważacie i jak chcecie go użyć, będzie mi niezmiernie miło, dajcie oczywiście znać. No i co kochane, to chyba by było na tyle. Ja się w tym momencie z Wami żegnam, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, ściskam mocno, buziaki, pa pa. No to kochani, jedziemy z koksem po raz drugi. Miejmy nadzieję, że tym razem nam się uda. Liren City Matte dzisiaj u mnie na twarzy. Twarzą mam przygotowaną. Oraz Essence Stay All Day do 16 godzin. Ja dzisiaj... No dobra, no to dziękuję. Pa. Pa. I tak o ciszę bym prosiła.